Cześć, dzień dobry, hello, Andrzej Stebelski, Słupsk, Wileńska 39, pierwsze piętro, centrum handlowe Manhattan, box 99 i 100, pamiętajcie, pierwsze piętro, bo na dole są te same boxy, nasze boxy, te same numery boxów. Także nie idźcie do krawca, tylko idźcie do sklepu płytowego na pierwszym piętrze. Okej, to tyle informacji. Witam Was i zapraszam do następnego spotkania z płytą winylową na lato. Winyle na lato, a zaczynamy od czego? Od polskiej płyty. Znaczy, artysta, wykonawca nie jest Polakiem, a wytwórnia, która wydała tą płytę, nazywa się Tompress. Tompress wydała płytę takiego pana, który tworzył grupę jaką? Fleetwood Mac. Na początku lat 70. Fleetwood Mac tworzył, 60. i początku na przełomie, później odszedł zespołu, pozostawił po sobie ślad w tym zespole, a tym śladem to jest wielki przebój instrumentalny Albatros. Peter Green skomponował Albatros i nagrał to z grupą Fleetwood Mac, a tu mamy portret Petera Greena. 10 lat później, nie mówię o tym, 10 lat później, to jest nazwa zespołu, 10 years after, Cricklewood Green, Durham wytwórnia, płyta stereofoniczna, już otwieram, płyta stereofoniczna, okładeczka taka sobie, płyta też chyba w słabym stanie, o ile pamiętam, tak, ale wziąłem ją po prostu, bo to jest rzadkość. Tu mamy okienko niebieskie, co to znaczy? To okienko może być czerwone albo niebieskie, w zależności od tej koperty, czy jest czerwona ten rad, czy jest niebieski. Jak jest niebieski, znaczy się stereofoniczna. Jakby był czerwony, jakby była koperta czerwona, znaczy się, że mono. To jest niebieska, także stereofoniczna. Mamy do czynienia z płytą stereofoniczną. Wydanie brytyjskie, Decca Records Company Limited, Decca House, Nam, Bernay, Albert Embankment, London, SE1. Ok, teraz mamy Direct. Vangelis i jego album Direct. I w środku mamy tutaj taki folderek dołączony. Cztery karteczki. Tak to wygląda. Tak płyta pojawiła się w sprzedaży z tym folderem. I tak jest do dzisiaj. Folder został ocalony. Bo czasami się zdarza, bardzo często się zdarza, że po prostu tych dodatków nie ma. Te płyty były wydane w latach 70., 80. z książeczką, z plakatem, z folderem i tak dalej, i tak dalej. Ale po latach to wszystko zginęło. Ok, Julio Iglesias, Libra. Coś dla pań. Panie uwielbiają Julio Iglesiasa i tu śpiewa przede wszystkim po hiszpańsku i chyba po portugalsku. Jeden kawałeczek mamy po angielsku, a to jest I've Got You Under My Skin, Cole Portera kawałeczek. A resztę to wszystko po hiszpańsku. Słodka, przesłodzona muzyka. Nie dla mnie. Kiedyś lubiałem, nawet miałem nagrane na Dami Pik w jeden czy dwa jego albumy. Ale nie, to nie dla mnie muzyka. Okej, okay. Barbara Dickinson, Coming Alive Again. Powracam jeszcze raz do życia. Ponownie do życia powracam. Pani, która... Ona chyba nawet prowadzi, nie, Ellen Page prowadzi. Czyli pani śpiewa w musicalach, łączy wraz z Ellen Page, wraz z Sarah Brightman. Ale audycje radiowe Ellen Page prowadzi, nie Barbara Dickinson, bo tak pomyślałem, że może ona to prowadzi. BBC 2 w niedzielę Ellen Page ma swoje okienko dwugodzinne i opowiada i puszcza muzykę z musicali. Ok, teraz mamy rock progresywny, grupa Sky, The Great Balloon Race, wielki balonowy wyścig. Grupa Sky, wytwórnia Epic, w pięknym stanie płytka zapewne. A w jakim stanie, sprawdźcie na stronie www.popmaster.pl albo popmaster.pl. Teraz przede mną muzyka do filmu. Lubicie box? Sylwestra Stallone? Rockiego? Tak, Rocky 2. Bill Conti muzyka do filmu Rocky 2. Jakby było mało, jakby ktoś czekał na Oko Tygrysa, proszę bardzo, Rocky 3. Oko Tygrysa i grupa Survivor. Także to na tyle, co chodzi o boks, bo później będą jeszcze lata 50, cofniemy się, ale to pod koniec. Teraz mam chyba prawdopodobnie rok progresywny, nie jestem pewny do końca, ale The Dance Society, zespół się nazywa,
Album się nazywa Heaven is Waiting. Niebiosa czekają. Na mnie? Nie sądzę. Na was? Nie sądzę. Jeśli na mnie, na was czekają. Niech sobie czekają. Niech sobie czekają. Okej. Okay. I tu mamy kopertę dosyć fajną. Ja was? Okej. Okay. Teraz wokalista grupy jest. Jest, jest, jest. John Anderson i Olias. Kuźwa, masz. Olias of Sun Hilo. Proszę bardzo. Ciężko przeczytać na tej okładce ten tytuł albumu. Oryginalne też koperta. Także wszystko cacy. Teraz mamy Mod the Hope. The Cut okładka, czyli z tą dziurką. Halo. Widać mnie? Widać. Odwróćmy się. Tak to wygląda. Jeszcze raz mamy Mod the Hope i All the Way from Memphis. Tak brzmi tytuł jednego z utworów. Zresztą ostatnia piosenka na pierwszej stronie. Wytwórnia Hallmark Records wydała. Taka sobie. Nie pamiętam, jak to było wytłoczone, ale Hallmark nie jest najlepszą wytwórnią. A przede mną grupa. To jeden pan taki bardzo ważny w Polsce powiedział, że nie lubi tego zespołu. Nie lubi zespołu U2. Ja tam lubię. Co jest U2, czyli tu bez różnicy, ale lubię. The Joshua Tree i grupa U2. W środku też mamy folderek. Na jednej stronie mamy zdjęcie całego zespołu, a na drugiej stronie mamy teksty do piosenek. Także możecie sobie puścić płytkę, pośpiewać sobie. Nie znacie utworów, tekstów, to możecie sobie właśnie wykorzystać ten folder i sobie pośpiewać. No jeden utwór to chyba dużo osób zna tekst, chociaż fragment tekstu, no bo Pet Shop Boys później zaśpiewał. Mówi o Where is the Street Have No Name. Gdzie są ulice bez nazwy? A co to mam jeszcze? I still haven't found what I'm looking for. Still nie znalazłem tego, co szukam. Tak chyba to można było przetłumaczyć. With or without you. Bullet, the blue sky. To wszystko na tym Gatefold albumie. Jedna płyta, Gatefold okładeczka. Teraz mamy dwie płyty. Muzyka filmowa, tak jak wspominałem. Akcja dzieje się w latach 50. W roli głównej John Travolta, Olivia Newton-John. Band oryginale do film Grease. Tutaj po francusku, Grease po angielsku, po francusku tytuły. Gatefold okładeczka, podwójny album, tak dalej. Płyty wytłoczone we Francji. Okładka wydrukowana we Francji, ale na rynek brytyjski. Na rynek brytyjski po prostu Wielka Brytania, wytwórnia RCO nie miała mocy przerobowej i po prostu posiłkowała się Francją. Francuzi wytłoczyli mnóstwo płyt na rynek brytyjski, także w Anglii dosyć łatwo, jeśli znajdziesz płytę, to dosyć łatwo znaleźć właśnie wydanie francuskie. Nie to, że ono przebiło z Francji, ktoś to przywiózł i sprzeda i tam później po latach sprzedaje, tylko po prostu tego mnóstwo się pojawiło w sklepach w Wielkiej Brytanii. Ok, i na zakończenie mamy reedycję Jailbreak Thin Lizzy. Thin Lizzy, Jailbreak, a tu między innymi The Boys Are Back in Town. I to by było na tyle. Słuchajcie, życzę wam udanego urlopu, dużo słońca, dużo uśmiechu na twarzy i samych fantastycznych wrażeń. Jakby nie było tego słońca, podjedźcie tutaj, na Wileńską, na Manhattan, na pierwsze piętro. Zapraszam was. Trzymajcie się. Hej.